Dostojewski w Białych Nocach napisał: cała chwila szczęścia, czyż to mało choćby na jedno życie człowiecze? I ja się z nim nie zgadzam. Zupełnie nie. Uważam, że facet się mylił. Mimo szacunku dla tego, co on napisał, dla tych wszystkich jego książek, które czytałem z zachwytem, z podziwem, zupełnie się z nim nie zgadzam. Twierdzę, że człowiek może być szczęśliwy przez większość swojego życia, przez większość czasu. Że wcale nie musi cierpieć. A tym bardziej kobieta. I dlatego, drogie panie, słuchajcie mnie uważnie. Jest możliwe żyć szczęśliwie, żyć radośnie i żyć z humorem. I to wcale nie jest związane z wielkością majątku. Majątek jest rzeczą zupełnie uboczną. I nie od majątku zależy humor. Jest wiele przypadków w literaturze opisujących sytuacje, gdzie ludzie z ogromnym majątkiem mają jeszcze więcej poczucia, że są nieszczęśliwi. Chociażby Lalka, Prusa. Tam on był dopiero nieszczęśliwy, a jaki miał majątek? I dlatego, kochane, kochani, jeszcze raz. Największą bzdurą, jaką nam wmawiają od najmłodszych lat, to jest to, że szczęście jest niedostępne. Szczęście jest na wyciągnięcie ręki. Tylko należy wyciągnąć rękę i mieć wystarczająco długą. Taką długą, trzeba mieć długą rękę, jasne? O!